Aż 90% dzieci w Polsce ma wady postawy, wynika z badań Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Skrzywienie kręgosłupa, odstające łopatki, koślawość kolan i płaskostopie to najczęstsze wady postawy wieku rozwojowego. Przyczyn jest kilka. Najważniejsze to brak ruchu i zbyt ciężkie plecaki szkolne. Wczesne rozpoznanie i odpowiednie ćwiczenia korekcyjne pod okiem fizjoterapeutów mogą uchronić dzieci przed takimi problemami. O ćwiczeniach z małymi pacjentami i profilaktyce wady postawy reporter Polsat News Bartosz Kwiatek i jego gość. A gościem Polsat News jest Joanna Bratkowska, fizjoterapeutka z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie. Witam. Dzień dobry. Ćwiczy pani z maluchami nad wady postawy, pracuje nad tych wadami postawy. W różnym wieku też. Ale w jakim wieku najlepiej taką korekcję wad postawy i aktywność ruchową rozpocząć? To jest wiek przedszkolny, wczesny przedszkolny, czyli pierwsza, druga, trzecia klasa, tak? To są dzieci, u których wykrywamy przede wszystkim takie wady i z nimi zaczynamy ćwiczyć. No właśnie, ta profilaktyka, jeśli chodzi o wady postawy, ich rozpoczęcie pracy nad nimi jest bardzo, bardzo ważna. A jak przekonać rodziców, którzy się tego trochę obawiają i na przykład uważają, że ich dziecko jest jeszcze za młode? Czym to może skutkować, jeżeli w tym odpowiednim momencie nie zostanie uchwycone? Pogłębieniem wad postawy, pogłębieniem dodatkowych schorzeń, tak? Przy różnych schorzeniach pojawiają się różne problemy. Problemy z oddychaniem, problemy z chodzeniem. To są najczęściej spotykane problemy. Młodzi pacjenci, z którymi pani pracuje, na pewno są też wymagający, dlatego że niekoniecznie zawsze chce im się ćwiczyć i wykonywać pani polecenia. Jak takich pacjentów zmobilizować i okiełznać w trakcie takich zajęć? Trzeba poczuć się nimi, tak? Cofnąć się kilka lat wstecz i zacząć się z nimi bawić. Tylko tyle. A jakie ćwiczenia w tej zabawie pani właśnie wykonuje przy użyciu jakiego sprzętu? To są różnego rodzaju piłki, woreczki, bałeczki, linki, gumy teraband, jakieś laseczki. Jak długo takie zajęcia trwają? Od pół godziny do 45 minut, czasami do godziny, w zależności od wieku pacjenta. Czyli jeszcze raz, dlaczego warto jak najszybciej rozpocząć te ćwiczenia i nie bać się? Zapobiegać pogłębieniu wady i być prostym. Dziękuję bardzo. Gościem Polsat News była Joanna Bratkowska, fizjoterapeutka.